Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Witam bardzo serdecznie. Kolejnym gościem naszego programu radiowego i wywiadu jest Piotr Klimczak, można powiedzieć instruktor, twórca, założyciel, prowadzący Młodzież Świdwinie. Może dla wielu osób jest to nieznana miejscowość, natomiast bardzo historyczna i znajdująca się na północy Polski. Piotra poznałem lata jakieś, nie tak dalekie, ale na pewno jakieś, jak ze swoją małżonką, będąc na targach wędkarskich, rozmawiał ze mną o szkółce wędkarskiej. No, mogę tutaj być takim nie do końca poprawny, ale no dużo wtedy Piotrowi i jego małżonce opowiadałem, jak powinni patrzeć na to z mojego punktu widzenia, bo ja już wtedy też szkółkę prowadziłem i należało to troszeczkę inaczej podejść. Co z tego wyszło? No, okazuje się, że jak patrzę na Facebooka i jak marketingowo ten temat Piotr rozwija, no to serce się raduje i życzę każdemu, żeby to tak funkcjonowało. Ale do rzeczy. Mam nadzieję, że Piotr opowie Państwu, jak to się zaczęło, jak to funkcjonuje, jak buduje tą szkółkę wędkarską, jak tą młodzież skupia. Witam Cię, Piotrze. Dziękuję bardzo serdecznie za przyjęcie tej mojej propozycji do rozmowy właśnie o szkółce wędkarskiej, o młodzieży. Mam nadzieję, że ten wstęp, który miałem, to nie był za długi i troszeczkę nie przesadziłem, ale chciałbym, żebyś opowiedział, jak to się zaczęło, dlaczego tym się zajmujesz, ile to ci czasu zajmuje i wszystkie jakby mankamenty i przyjemności, jakie płyną z współpracy z młodzieżą. No, witam się serdecznie, Rafale, witam wszystkich słuchaczy Radio Gozdawa. Tak jak wstępnie przedstawiłeś, spotkaliśmy się właśnie, to chyba bodajże był rok 2015, o ile dobrze pamiętam, właśnie na targach w Poznaniu. Już wtedy chodziło nam po głowie założenie takiej szkółki wędkarskiej. Co prawda ta szkółka zaczęła istnieć od 2014 roku, ale nie bardzo wiedzieliśmy sobie, jak poradzić z tym wszystkim, ze względu na to, że no ja z wędkarstwem niewiele miałem wspólnego w tamtym czasie. Jedynie mój syn był takim napalonym wędkarzem, który no starał się nie odpuścić żadnych zawodów w kole, do którego został zapisany. Aczkolwiek no właśnie pomysł taki narodził się w sumie z chęci, gdy byliśmy wcześniej, lata 2013-12 nawet, na olimpiadach takich naszych okręgowych tutaj w Koszalinie, gdzie właśnie między innymi już Kuba startował w takiej olimpiadzie, ale indywidualnie. No robiliśmy jakąś tutaj taką sztucznie drużynę z innych dzieci. No i powiem, że nawet z takiej zbieraniny wychodziła fajna drużyna. A właśnie będąc na jednej z takich olimpiad, bardzo co mi się spodobało, to było to, że widziałem inną szkółkę wędkarską, która już tutaj istniała w naszym okręgu, właśnie z Darłowa, gdzie wszystkie dzieci miały jednakowe koszulki, jednakowe czapeczki. No niesamowicie mi się to podobało. No i tak zaczęliśmy po prostu marzyć sobie z żoną tutaj o takim założeniu takiej szkółki. Tak jak wspomniałem, z wędkarstwem nie miałem nic wiele wspólnego, więc ciężko nam było się tutaj jakby przebić, znaleźć osoby, z którymi moglibyśmy rozmawiać na ten temat. No tak na dobrą sprawę pomóc w tych wszystkich początkach. Tak,
Tak, tak, tak. No mówię, no my nie mieliśmy zielonego jakby pojęcia o tym wszystkim, a na pewno już nie o szkoleniu. Tym bardziej mieliśmy jakby taki problem, bo mimo, że Świdwin nie jest zbyt dużym naszym miasteczkiem, ale funkcjonują aż 3 koła wędkarskie. No i chcieliśmy, żeby ta szkółka nie była w jednym kole, tylko to była szkółka świdwińska, a żeby no, starsi wędkarze, doświadczeni, wspólnie właśnie nam pomagali przy tym. No i powiem, że udało się coś takiego zorganizować, 2 lub 3 nawet takie spotkania organizacyjne z członkami, zarządami właśnie tych kół. No i padła decyzja, że zwołujemy takie spotkanie wstępne, czy w ogóle oni też by zastanawiali się, czy będą w ogóle chętne dzieci. Więc ja im mówiłem, że mój syn będzie na pewno, kilku chłopaków, kolegów jego będzie na pewno, także od czegoś trzeba zacząć i trzeba spróbować. No i więc odbyło się takie spotkanie, było chyba 20-24 dzieci przyszło, jak na pierwsze spotkanie, to całkiem nieźle. Co prawda, co mnie przeraziło, ale też i dało do myślenia, bo koledzy powiedzieli coś takiego, że zobaczysz, mówi, po pewnym czasie nawet połowa ci ich nie zostanie, bo dzieci się szybko nudzą w takich czasami zajęciach. No i tu powiem, że mieli naprawdę rację, ale to też było, powiedzmy, po części spowodowane też tym, że ci starsi koledzy no nie za bardzo chętnie chcieli pomagać nam. I większość takich rzeczy no, spadała ciągle na mnie, aż w końcu zostałem sam. No przykro mi się troszeczkę może tak zrobiło, że wszyscy się jakby odsunęli, bo wszyscy na początku, o fajnie, szkółka, ale po pewnym czasie właśnie no, zostawili mnie samego. Miałem nie lada dylemat, co z tym dalej zrobić, więc no, zaczęliśmy jakieś te spotkania organizować. Starałem się w międzyczasie podnieść swoje własne kwalifikacje, bo mówię, no chciałem, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ukończyłem kurs instruktora od czegoś, żeby zacząć w ogóle. Ale dużo tutaj dało to, że właśnie mój syn, czy tam jeszcze kilku jego kolegów, no naprawdę świetni byli chłopacy, gdzie doskonale sobie radzili, radę, dawali radę właśnie, czy podczas zawodów, czy podczas zajęć. Miałem w nich takie wsparcie, bo pomagali mi podczas na przykład kolejnych spotkań, które organizowaliśmy. Zawsze wychodziłem z założenia, że nasze spotkania muszą się odbywać przede wszystkim regularnie i co tydzień. I tutaj, przepraszam cię, ale tutaj jest chyba klucz do tych szkółek wędkarskich. Poza tym, że wiedzę trzeba mieć i młodzieży, i młodym dzieciakom przekazywać to jeszcze ta regularność, zdecydowanie regularność. Nie od przypadku do przypadku, tylko regularne spotkanie się. Tak, tak, tak. Tu właśnie bardzo mi zależało na tym, częstotliwości tych spotkań, bo tak jak słyszałem, niektóre szkółki tam spotykały się raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc. Ja uważałem, że to jest no błędne z tego względu, że wystarczy, że akurat jednemu czy dwójce dzieci nie będzie pasowało. No i jak to się mówi, rozsypuje się to wszystko wtedy. Tym bardziej, że dzieci są w różnych różnym wieku. Mają różne zainteresowania, jeszcze inne, uczęszczają na jakieś inne różnego rodzaju spotkania, no i czasami po prostu no, koliguje to jedno z drugim i no, wybierają wtedy już między tym wszystkim. A jeśli my to organizujemy co tydzień, więc jest łatwiej to. I przepraszam cię, bo tak już i też to jakby też organizuje rodziców, bo bez nich to nie ma szans. Tak, tutaj bardzo zależało mi też, aby podczas naszych zajęć uczestniczyli również rodzice, co się przekłada też na wielką pomoc z ich strony, nawet podczas wyjazdów nad wodą, gdzie wiadomo, że będąc z rodzicami, mają zapewnione większe bezpieczeństwo. Ja sam bym nie był w stanie
jednoosobowo dopilnować tylu dzieci, a tak mam spokojną głowę, że po prostu rodzice to dopilnują. Też bardzo dużą pomoc, jeśli chodzi o stronę rodziców, muszę powiedzieć, że pomagają nam w zawodach, bo jako szkółka prowadzimy swoje własne zajęcia, ale jesteśmy też od pewnego czasu organizatorami wszelkiego rodzaju zawodów. Tak jak w niektórych kołach się odbywają zawody, tak my jako szkółka również organizujemy zawody. No i takim po pewnym czasie, pewnym naszym pomysłem było organizacja takich zawodów charytatywnych, które chcieliśmy przeprowadzić, ale na celu te zawody miały mieć to, że zebrane fundusze miały nam pozwolić na dalsze funkcjonowanie szkółki, ułatwienie nam pracy, czy kupno czegokolwiek takiego niezbędnego. Ale powiem szczerze, że jeszcze się te zawody charytatywne nie odbyły, a już zmieniliśmy plany odnośnie właśnie tych zawodów. Bo będąc właśnie podczas targów w Poznaniu, właśnie w tym chyba 2015, tak, w 2015 roku, po twoich rozmowach z tobą, po rozmowach też i poznaniu się z Norbertem Stowarczykiem jako osobą niepełnosprawnym, przyszedł nam taki pomysł, żeby zorganizować jednak zawody charytatywne, ale charytatywne, ale właśnie fundusze, które byśmy tam ewentualnie, tak, przekazać dalej. Więc jeszcze tych jednych zawodów żeśmy nie zorganizowali, a już w planach mieliśmy kolejne zawody właśnie, gdzie chcielibyśmy te pieniądze wydać. A chcielibyśmy właśnie wtedy, padliśmy na pomysł taki, żeby zorganizować zawody dla dzieci niepełnosprawnych. No takie wyjątkowe wyzwanie dla nas. W planach mieliśmy właśnie organizację takich zawodów. Opiekunami tamtych dzieci niepełnosprawnych, oprócz rodziców, byli nasi adepci. Powiem, że wszystko się udało. Atmosfera niesamowita, dzieci niesamowite, rodzice bardzo zadowoleni, dzieci również. No stworzyło to taką atmosferę, że mając patronat wiadomości wędkarskich w osobie Norberta Stolarczyka, wtedy podczas tych zawodów Józefa Wertleskiego Batmana, stwierdzili, że po prostu te zawody już nie mogą się odbyć jako takie no, zwykłe zawody, tylko podnieść trzeba je już do rangi ogólnopolskiej. I więc od 2016 roku organizujemy właśnie takie zawody dla tych dzieci niepełnosprawnych. Tydzień, dwa tygodnie wcześniej organizujemy zawody charytatywne. Wszyscy już wiedzą, jaki cel tych zawodów jest, junior, seniorowi. I właśnie z tamtych zawodów pozyskujemy fundusze na organizację tych zawodów dla tych dzieci niepełnosprawnych. Daje tam to niesamowitą satysfakcję i tu wrócę właśnie do tego, że jest niesamowita pomoc właśnie tych naszych rodziców, adeptów, gdzie bardzo się angażują, bardzo nam pomagają, są niesamowici. No bez nich po prostu te zawody na pewno by się nie odbyły. Ale także na pewno tutaj możesz to jakby na swoim doświadczeniu zadać kłam, że po pierwsze nie jest prawdą, że nie ma młodzieży i nie jest prawdą, że nie znajdziemy młodzieży z rodzicami, która będzie nam pomagała. Tylko musi być spełniony chyba jeden warunek, prawda? Warunek taki, który będzie powodował, że dla rodziców i dla dzieci ten, kto prowadzi, instruktor, jest bardzo autentyczny i lubi to robić. Tak, tak, tak. Właśnie tu przede wszystkim, no właśnie to nasze zaangażowanie, które wychodzi z naszej strony, tutaj z mojej, z żony, myślę, że to ma też bardzo duży wpływ na to, że te dzieci po prostu angażują się. Ci rodzice też również, widząc to, co my robimy, chcą nam pomagać, tak? Bo
no niestety bez ich zaangażowania, my powtarzamy zawsze taką jedną rzecz, że gdyby nie wy, to nie byłoby nas, a gdyby nie my, to nie byłoby was. No tak. Zawsze to działa w dwie strony. I to mówię, naprawdę, naprawdę są niesamowici. A druga rzecz też i wam chyba troszeczkę też łatwiej jest w związku z tym znaleźć wsparcie, czy to w formie sponsorów, czy to instytucji państwowych, samorządowych i tak dalej. Czy z tym obszarem też już troszeczkę macie lepiej i lżej, czy jak to wygląda z waszego punktu widzenia? No różnie, powiem, że różnie to bywa. No jeśli chodzi tutaj o te nasze władze samorządowe, no to no, powiedzmy, że w miarę nas wspierają, różnego rodzaju bierzemy udział w konkursach, ofertach, gdzie te pieniądze właśnie wykorzystujemy, ale właśnie nie dla siebie, tylko zawsze na takie zawody właśnie dla tych dzieci, głównie dla dzieci tych niepełnosprawnych. I tam po prostu korzystamy z ich pomocy. Co jeszcze mogę powiedzieć takiego, ale że... Ale to jest tak, że nie wszystkie działania są ukierunkowane tylko i wyłącznie na dzieci i młodzież, bo tak jak żeśmy przed programem rozmawiali, to przecież widywaliśmy się na olimpiadach młodzieży wędkującej i tam też próbowaliście swoich sił, swoich działań. Fakt, że pewne perturbacje w waszym okręgu koszalińskim też wpływają na pewne wasze działania, no ale nie będziemy o tym dyskutować, bo to jest rzeka jak... Przy kolejnej okazji może. A może przy kolejnej okazji. Natomiast ten element też żeście starali się i chyba może teraz COVID troszeczkę zablokował te działania wszystkie. No tak, na pewno ostatnia sytuacja, coś w kraju, co się dzieje, spowodowało to, że no jednak tych spotkań było mniej. Nie mogliśmy tak jak w tym roku zorganizować tych zawodów dla dzieci niepełnosprawnych. Jeszcze jedne organizujemy zawody. W ubiegłym roku po raz pierwszy takie zawody postanowiliśmy zorganizować właśnie dla władz samorządowych. W ramach takiego jakby podziękowania za to, że nam pomagają, że nas wspierają. Tutaj zaprosiliśmy drużyny właśnie trzyosobowe ze starostwa, z urzędu miasta, z urzędu gminy sąsiedniej, bo nawet bardzo duże wsparcie mamy z gminą obok Świdwina, która się znajduje. Po prostu takie zawody też zorganizowaliśmy właśnie dla nich, gdzie no wydaje mi się, że ciężko jest spotkać wójta czy burmistrza z wędką nad wodą. No tak, to jest fakt, że nie wszyscy ujawniają takie zainteresowania albo też faktycznie mają tego typu zainteresowania. Ale... No nie musieli mieć, ale zawsze my korzystamy z wyposażenia czy pomocy właśnie naszych adeptów. Nasi adepci byli też między innymi opiekunami tych władz samorządowych. I za zadanie właśnie mieli wszelką pomoc dopilnować to, żeby no, te osoby coś tam połowili. Ale to też jest dobry proces szkoleniowy, prawda? Tutaj można osiągnąć też popatrzenie na to, co umiem poprzez pryzmat tego, kogo uczę. Wtedy już oni przekazują tą swoją wiedzę właśnie tym pozostałym osobom. Ja tutaj właśnie chciałbym przerwać jedną bardzo ważną rzecz, bo się dowiedziałem, że obok ciebie siedzi twoja przesympatyczna Kasia. Halo, tak, Kasiu. Tak. Już się przekazuję, momencik. Witam serdecznie. Witaj, Kasiu. Na razie nie sądziłem, że twój małżonek weźmie wszystko w swoje ręce i się nie pochwali, nie podzieli, że koło niego siedzi jedna z filarów waszego takiego sukcesu świdwińskiego i nie tylko. Więc Katarzyna, jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz? Znamy się, więc śmiało mogę się o takie rzeczy zapytać.
Tak, to prawda, znamy się. To znaczy tak, ja się odnajduję tutaj bardzo dobrze. Ja tutaj czuję się bardzo potrzebna, nie? Bo człowiek czasami, jeżeli jest tak, dom, praca, dom, tak, to traci trochę, jeszcze rodzina jest, tak? I czuję się po prostu taki niespełniony też. Ja więc pamiętam, jeżeli się... Kasiu, przepraszam, ja pamiętam tą tak? naszą rozmowę na tych targach, że ty byłaś taką charyzmatyczną osobą, która nakręcała nam tą rozmowę. Piotr bo jestem cholerykiem. Tak. Piotr stał z boku i tak głową kiwał i ten, a ty no to pewne rzeczy puszczałaś w czambuł, że tego się nie da, tego się nie da, tego się nie da, a później tak po tym, jak żeśmy już kończyli taką dosyć długą rozmowę, no to się okazało, że chyba coś się jednak da. To znaczy tak, czasami niektóre rzeczy trzeba przemyśleć. Na pewno. Czasami tak, czasami właśnie rodzą się nasze tutaj pomysły tak w głowie, tak jak te zawody, tak po prostu, nie? I po prostu to jest też, one z roku na rok są troszkę inne. Co też zauważyli też redakcja, też wiadomości wędkarskie, jak przyjeżdżają, że po prostu te zawody są takie, zmieniają się. Ja jestem osobą cholerykiem, jak wspomniałam, że po prostu czasami wybuchowo i po prostu coś jak zobaczę, że trzeba to zrobić, robię to. I też jestem osobą taką obserwatorem i po prostu czasami nic nie mówię, ale w domu jak wracamy z zawodów, mówię, to zrobiliśmy źle, to zrobiliśmy źle, musimy przy następnych zawodach poprawić to. I po prostu, a Piotr jest bardziej osobą organizacyjną. I on po prostu zajmuje się w tym organizacją, bardzo dobrze się organizacyjnie zajmuje. Ja mu to po prostu daję na jego bary to. I po prostu wiem, że on jak to poprowadzi, doprowadzi to bardzo dobrze. I jestem spokojna wówczas. A ja po prostu jesteśmy tam, właśnie jestem z rodzicami więcej w kuchni, jestem po prostu bardziej tutaj obserwacyjną i patrzę, czy co trzeba jemu w razie czego, co na zawodach podać, czy coś takiego, nie? Bo to różnie bywa, po prostu zależy, a poza tym jeszcze mamy doświadczenie, bo chodzimy też na innych zawody, ponieważ jesteśmy sędziami też, mamy licencję sędziowską. I po prostu to nas, po prostu też to wszystko rozkręca po prostu to też całość tą imprezę i tak dalej. No, czyli takie małżeństwo i taka rodzina, która całym sobą żyje tym wędkarstwem i pracą z młodzieżą. Słuchajcie, tak na dobrą sprawę, jakbyście chcieli powiedzieć osobom, tym, które prowadzą szkółkę, chciałyby prowadzić szkółki, co trzeba zrobić, żeby odnosić sukces, żeby tą młodzież przy sobie utrzymywać, żeby to wszystko funkcjonowało i żeby mieć z tego jeszcze jakąś taką dziką satysfakcję, jak młodzież się do was zwraca i coś od was oczekuje i właśnie was szanuje za to, co robicie dla nich. Powiem szczerze, że to jest takie trudne, ale tak o, przede wszystkim zwrócę się do innych. Nie przeszkadzajcie, bo są, nie przeszkadzajcie odnośnie, jeżeli są tacy osoby, jeżeli widzą, że naprawdę nasze koło, szkółka się rozwija i są zazdrośni. Wieście mi, że nie raz, nie dwa mąż wahał się, żeby z tą szkółkę zrezygnować. Po prostu przez inne osoby, które były zazdrosne, że mu po prostu idzie to, kręci to. Ale powiem szczerze, że ile razy ja wieczorem się gadaliśmy po prostu, ale mówię tak, popatrz na rodziców, popatrz na dzieci. No tak, po prostu no jak... Dla nich jest robione. Tak, tak, zobacz, te dzieci są, jak one wdzięczne, jakie odnoszą sukcesy, tak? Popatrz na zawody, które szczególnie tutaj polecam obejrzeć na YouTubie, ryboterapia na Zalewie Sidłowie, bardzo tak, polecam. Tak. I powiem szczerze, te zawody,
te wdzięczność, dzieci niepełnosprawne są one takie dziećmi nadzwyczajnymi, bo oni taką, chociaż są niepełnosprawne na przykład ruchowo, czy wzrokowo, czy na przykład słuchowo, czy po prostu inaczej, bo to intelektualne też mamy dzieci, tak? One po prostu mają taki, oni mają coś innego wyostrzone. I one w ten sposób też inaczej wyrażają. Tak, dokładnie. I wyrażają też inaczej wdzięczność. Tak, tak. Po prostu to jest przepiękne. Polecam obejrzenie naprawdę tych zawodów. To jest wówczas dosłownie, nie ma takiego człowieka na tych zawodach, który by się nie popłakał. To jest po prostu, to jest takie uczucie przepiękne, takie aż do, ruszające do głębi. I wówczas wszyscy rozumieją to, co my czynimy, robimy, to z, po prostu z sercem. Dajesz dobro, powraca do ciebie dobro. I wówczas to widać, tak? I naprawdę, mimo że po prostu człowiek czasami się załamuje, że nie ma siły, że coś takiego, że czasami dostanie kopa po prostu, nie? Ale po prostu wracasz do tych pewnych momentów, że widzisz, że jednak jesteś potrzebny i to, co robisz, jest potrzebne, tak? Nawet sukcesy w, na przykład na olimpiadach, tak? To też daje po prostu też takiego kopa. Czy w czasie innych takich zawodów, czy i tak dalej, tak? To mi się wydaje też kopa, a też to zmobilizuje też dzieciaczków, tak? No do tak, dalszych oczywiście. Działań. Na pewno to widać po tym, co robicie. Na pewno widać po tym, jak działacie, po tym samym fakcie, że te elementy, które opracowujecie, przecież ja tam was obserwuję od dłuższego czasu i widzę, jak się rozwijacie, jak zrealizowaliście ten Piotra marzenie o tym, żeby dzieciaki fajnie wyglądały i dobrze się prezentowały, to też wszystko jest już w jakimś tam stopniu. Oczywiście do ideałów zawsze, które macie w sobie, trzeba będzie długo, długo dążyć, albo tak. Może i nawet nie, bo czy to jest najistotniejsze? Najistotniejsze chyba okazuje się to, co wy mówicie, z tego czerpać przyjemność, tą przyjemność wdzięczności za to, że no, jest się fajnym robimy człowiekiem, coś. Prawda? No tak, to prawda i to nakręca. I to nakręca. Ja bardzo wam serdecznie dziękuję za te minuty, które żeście poświęcili Radiu Gazdawa. Mam nadzieję, że z Kasią i z Piotrem jeszcze raz porozmawiamy. Może o dalszych tematykach młodzieży. Bardzo serdecznie. I na pewno bardzo się cieszę, że jest w was tyle pasji, że tyle jest energii i zaangażowania. Nie ukrywam, że to samo ja mam, to samo ja to robię u siebie i powtarzam to wszystkim naokoło. Nie przejmuję się. Zakręcony pozytywnie jak my. Tak, dokładnie. Nawet radio wędkarskie robię też z myślą o młodzieży i w kontekście też młodzieży i dorosłych, żeby to pokazywać. Gratuluję pomysłu. No, dziękuję. Ale to nie o mnie dzisiaj rozmowa, tylko o was. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Ale dlaczego nie możemy nawiązać? Dlatego, że my to następnym razem sobie porozmawiamy. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Miło również. Było was usłyszeć i zapraszam z powrotem. Znowu będziemy gdzieś chyba rozmawiać na te tematy. Dziękujemy bardzo, chętnie skorzystamy. Dziękuję Piotrowi i Katarzynie Klimczak za poświęcony czas. Dziękuję, do widzenia. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.